Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek po dłuższej przerwie Gotuj z Łowiczakiem, a mianowicie będzie Fix Knora. Kulczak słodko-kwaśny. Do tego potrzebujemy tak: ryż, olej, mąkę ziemniaczaną, ananas, paprykę, dużą cebulę. Oczywiście kulczaka, filet z kulczaka, spiesi kulczaka i no i tam przyprawę knora. Przystępuję do pracy. Kroimy kulczaka sobie w paseczki. Nagrywa się wszystko ładnie, tak. Kulczak, czy się rozgrzeje patelnię. Rozgrzewamy olej na patelni. Olej wyborny z Biedronki. Teraz tak pokroiliśmy tutaj sobie kurczaka, więc go teraz w mące ziemniaczanej obtoczymy. Ma kolejne właściwości niż zwykła. Bardzo, bardzo jest luźna, bardzo, o wiele luźniejsza niż mąka pszenna. Jakby się nie czuło w ogóle w palcach. Obtaczamy każdy kawałek mące. I będziemy smażyć to na złoty kolor. Rozgrzewa się nam. Może zaczyna strzelać tłuszcz, także musimy to położyć. Gniazdo nasienne w papryce. Jeszcze wypłukamy wodą. Kolejne kawałeczki. Thank you.
Olewę usuwamy. I przez ten kufrat. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze zostało. Problem tutaj. Nie powinno się używać metalowych tulców do teflonu, ale trudno. Teraz się gotuje. Zmieszać 250 ml wody. Teraz to przewrócę, bo widzę, że teraz pewnie jakiś kolor zbiera. I kolor powinien być. Składniki dodajemy. Szczerze powiem, że chyba będę musiał się przenieść do garnka, ponieważ to się ledwo co mieści. Ja bym chciał przenieść tą potrawę do garka. Patelnia jest za mała. O, wypadka. Spało mi się trochę na kuchnię. Do garnka, ponieważ na patelni się to nie mieści po prostu. Smażyć trochę i zalać tym roztworem z przyprawą. Przykryć w sumie. To się podusiło. Lepiej to nakryć, to wtedy będę. Lepiej to przydusić trochę, bo szybciej zmiękną warzywa. Dobra, jeszcze to zaczynamy
przypiekać. Jeszcze wlać tutaj roztwór knora w wodzie i pogotować to. Nic nie za dużo bym tutaj wlał, bo znaczy nie za dużo wody dodać. O jest. Splesnęło mi się na spodnie. To wszystko jest ten. To są przywarły elementy pewne do dna. Jeszcze to przygotować i wodę odparować częściowo, żeby to się nadawało. Teraz pogotuję trochę. Resztę już mi się ugotował. Spokojemy saszetkę. Ryżku. Nie wiem, czy to wystarczy, tego nie zabraknie. To się nam gotuje. Pozorom jest, więc nie jem tutaj ładnie ten sos. Trzeba uważać, żeby to się zaczyna przewierać. Jedna garnka trzeba pilnować, żeby tego nie przypalić. Już jest gotowa potrawa, można ją wykładać. No, się okazuje, że tego jest więcej niż tego ryżu. Taka potrawa. I życzę wszystkim smacznego.